Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki. Tym razem szybka piłka, nie ma to tamto. I zaczynamy najnowszy film z grzybków. Na wejściu, jak widzieliście, już pierwszy borowik jest. Czyli na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 8.06, 18 sierpień 2021. Dokładnie środa. Późno, bo późno, ale drodzy Państwo, po nocnej zmianie czas teraz na jakieś grzybowranie, takie szybkie, szybkie grzybowranie, dlatego, że jeszcze dzisiaj czeka mnie ostatnia nocka, więc szybko będziemy zbierać, nakręcę jakiś dla Was film, zobaczymy co jest i tak mówię, muszę jeszcze wyspać się przed nocną zmianą, ostatnią już, więc zapraszam wszystkich miłośników moich leśnych wypadów na grzybki, na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szlugi, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Naprawdę, drodzy Państwo, godzina 8.07. Jedziemy, jedziemy. Mamy jedną sztukę, więc grzybek jeden jest. Trzeba obrać sobie cel. Ja powiedzmy, obiorę sobie cel 100 borowików. 100 borowików wystarczy. Jeden już jest, jak nabiłem na liczniku. Więc jeszcze 99 do wzięcia i będzie w pytkę. Więc drodzy Państwo, taki cel sobie obrałem. Czyli 99 jeszcze borowików. Stówka z dzisiejszego wypadu. Normalne, że dużo może odejść, ale taki cel, czyli 100 borowików z dzisiejszego wypadu i jedziemy z tym koksem. Więc chodzimy, przejdziemy, pójdziemy w swoje miejsce. Mamy kolejnego. Druga sztuka. Więc ok, drugi, więc drugi borowik, więc brakuje nam jeszcze 98 sztuk do celu. A czy uda mi się cel osiągnąć założony, zobaczycie sami. Więc nabijamy kolejnego grzybka. I mamy dwie sztuki. Więc idziemy dalej, szukając, odpoczywając. Ale to naprawdę, drodzy Państwo, będzie szybki wypad. Z tego względu powtórzę raz jeszcze, że ja nie mam już 20 lat, tylko ciutkę więcej. Więc potrzebuję teraz odpocząć, odpoczynku więcej. Jestem po nocnej zmianie, kroków narobiłem konkretnie. Mam 5999 kroków, ale to od 7 godziny, bo zegarek miałem odłożony w pracy, więc muszę odpocząć, tak aby jeszcze dzisiaj iść do pracy na noc i dla was ten film, tak aby mniej więcej zobaczyć, co po kilku dniach rośnie. Czy jest więcej, czy jest mniej. Więc dlatego cel se taki wybrałem. 100 sztuk z dzisiejszego wypadu. I muszę teraz jakoś zrobić, żeby ten cel osiągnąć. Więc idziemy, idziemy powolutku, pomalutku. Idzie Pyza po leśnym ogródku, szukając borowików. Pójdziemy, poszukamy, pospacerujemy. No i zobaczycie, jak to jest w tym moim, jak to się mówi, lesie. Tu nic nie widzę, tylko jaja, ale to zostawimy.
interesują nas dzisiaj grzyby jadalne, przede wszystkim borowiki. Kozakami czerwonymi też nie będziemy gardzić. Kurkę też przytulimy, ale tak mówię, 100 borowików i misja, wypad zaliczony, cel osiągnięty, ale to jeszcze długa droga przed nami, tak aby stówkę uzbierać, ale myślę, że kilka grzybków się trafi, ale jak będzie, zobaczycie to sami, więc nie odchodźcie, oglądajcie i zobaczycie, jak to będzie. Mamy coś tu, czyli podgrzybka. Zobaczymy, czy tylko jedna sztuka była. Sprawdzimy. Robaczywy. Szukam dalej, szukam. Oj. Jest. Jest, prawusek. Odetniemy nóżkę. Zdrowy jest. Zdrowy, przynajmniej tutaj. I mamy czwartą sztukę. Więc pomalutku, powolutku. Pomalutku, powolutku. I szukamy kolejnych leśnych przyjaciół. Tak mówię. 4. I damy 5. Bo jest tu 5. Niedaleko obok. Krótko obcinam, sprawdzając. Zdrowy. Jeszcze połowa na pewno w domu odejdzie, bo dokładnie posprawdzamy, tak aby nie były robaczywe, to myślę, że 50% jeszcze odejdzie po dokładnym sprawdzeniu w domu. Nie mam czasu dokładnie teraz tego sprawdzać, więc wolę to zostawić żonie. Niech ona spokojnie to sobie posprawdza, bo grzyby są dla nas, drodzy Państwo, więc ja robaczywych grzybów nie potrzebuję. Znacie mnie, więc szukamy dalej. Dalej. I oby coś jeszcze tu rosło. Jest kolejny. 2, 4, 5. 6. 6. Krótko. Czapka i kawałek nogi. Jest 6. Mniej więcej sprawdzam, tak aby całego robaczywego nie nosić do domu. Mamy 6. To jeszcze 94. Wydawałoby się, że bardzo dużo, ale postaram się. Nie przesadziłem dzisiaj z ilością. Taki cel obrałem. Ostatnio miałem 32 borowiki. Podniosłem sobie do stówki. Po kilku dniach do stówki. Więc nie będę przesadzał. I myślę, że stówka pyknie. I jest kolejny nasz leśny borowik. Więc obczyścimy i smyk do koszyczka tego naszego przyjaciela.
zostawimy go, bo ja kapci nie zbieram. Więc zostawimy go, drodzy Państwo, bo ja kapci nie zbieram na rozsianie, tylko interesują nas fajne, małe, czerwone kozaki i dorodne borowiki. I mamy drugą kanię, czyli jedną, i wcześniej znalazłem jedną, dwie kanie. Drodzy Państwo, ludzi jest bardzo dużo. Na tą chwilę jest godzina 10:05. Zrobiłem 13 299 kroków. I tak mówię, cofamy się do wyjścia. Bo jak wiecie, ja muszę odpocząć przed tyrką, ostatnią nocką. Więc pomału już będziemy się cofać. Borowiki, dwie kanie, czerwonych kozaków trochę, parę kurek. I tak to mniej więcej wygląda ten rekonesans.
po nocnej zmianie i zobaczymy, co jeszcze uda się trafić wychodząc z lasu, więc zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy dokładnie, co i jak w tym oto lesie dalej. Więc zapraszam na końcówkę filmu i jedziemy niedługo do domu. Ale to chyba nie jest prawdziwe. No, też tak myślałem, ale z daleka wyglądał jak borowik, czyli cegla z topory kolorem, a jednak się myliłem. Cóż, idziemy ku wejściu i tak to się prezentuje, czyli jakieś grzybki są, tak mówię, część jeszcze w domu dokładnie sprawdzimy, jakieś 30% na pewno odejdzie, 30-40% gdzieś odejdzie, ale na spokojnie w domu je sprawdzimy. I tak to leciało, więc idziemy do wyjścia i zobaczymy, czy coś trafimy jeszcze fajnego, ale jak mówię, jest dużo pociętych grzybów powyrywanych, sporo trafiło się ludzi, no nie dziwię się, że tyle ludzi w lesie, a my idziemy przed siebie, próbując coś trafić.
Widzicie, ktoś puszki zostawił, przygniót. Widzicie, jacy ludzie są. I tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Ja zdrowy. Ja szukam borowików dalej. Swoje puszki słyszycie. Tu mam, czyli dwie puszki, które z sobą noszę. Zaniosłem, to i mogę zabrać. I dlatego widzicie, jak to wygląda. A ktoś jak wypił, w jaki sposób schował. Ale cóż, to nie moja brocha. Po kimś puszek zbierać nie będę. Pamiętajmy, aby to, co przynosimy, z sobą zabrać. Tak ja to robię mniej więcej. Szukamy dalej naszych grzybków, idąc w stronę wyjścia z lasu na samochód. Jest pytka. Ajajajajajajajaj. Ten jest piękny, więc zrobimy mu fotkę, bo jest ładny, ładny. I widzicie, tutaj widać, że nikt prawdopodobnie nie chodził, dlatego trafiają się, ale się trafiają ładne okazy. Więc obczyścimy go. Czysty. Kapelusz prawdopodobnie będzie zdrowy. Ale tak mówię, jeszcze sprawdzimy w domu, tak aby nie suszyć, nie zjadać z robalami. No i pochodzimy jeszcze tutaj, bo widzę, że tutaj nikt nie śmigał. Jeszcze. I możemy coś jeszcze fajnego trafić. I prawdopodobnie mamy rydza i dwa borowiki. Najpierw zajmiemy się borowikiem, który jest szamany. Tu mamy maluszka, którego przytulimy. Obetniemy. Zdrowy. I tu mamy rydza. Jak nie wierzycie, zobaczcie. Akurat zielony. Widzicie? Rydz oraz borowik. To różnorodność gatunku, pyzuś. Różnorodność gatunku. Nie inaczej. Znów kozaczek. I ładnie, fajnie, fajnie tu jest. Najważniejsze, że jestem sam. No i zbieramy. Zbieramy grzybki, które dopisują. I dwie kanie. I mam maślaka, i mam parę kurek, i mam borowiki, kozaki oraz rydza. Oraz jednego rydza. Więc szukamy dalej. Pomalutku, powolutku. Oto w tym miejscu. Coś pięknego, taki wypoczynek dzisiejszego dnia. Zobaczcie sami. Więc idziemy dalej i kość się pomału napełnia. Zobaczcie, jak ładnie. Zobaczcie, jak ładnie. Cisza, spokój. Co jakiś czas borowik, czerwony kozak, ale szukamy. O, jest. Czerwony kozaczek, więc go przytulimy, szukamy, idziemy dalej. Oj, co to jest? Podgrzybki chyba.
mamy ceglaczki. Ceglaczki. Czyli zobaczcie sami, cegrasto porę grzybki. 1, 2, 3, 4, 5 i kawałek, ale szukamy dalej naszych ceglaczków. Ceglarasto porę borowiki. I kolejny czerwony kozaczek, którego przytulimy. Czerwone kozaki wszystkie zdrowe, fajne, grubaski. I tak to mniej więcej się prezentuje ten mój kosz, który się napełnia. Ale drodzy widzowie, tak jak mówię, czeka mnie ostatnia nocka w pracy, więc muszę odpocząć. Później jakiś mecz obejrzeć, zjeść coś, przespać się. 11.03, 16971 kroków. To widzicie, jeszcze w pracy zrobiłem z 8000, jak nie lepiej. Więc nóżki trochę bolą i pora już wychodzić. No ale jeszcze co uda się trafić, zobaczycie to na moim filmie, a na tą chwilę wychodzimy. Zobaczymy tutaj, gdzie trochę zieleniutko, co i jak, no ale jest w pytkę, drodzy widzowie. Nic dodać, nic ująć. Zobaczcie, jestem sam w lesie, sam w tym miejscu. Jest bajecznie, pięknie i bajecznie, nie inaczej. Więc idziemy dalej. Grzybki dopisały. I cóż można chcieć? Taki odpoczynek przed spaniem, przed ostatnią nocką. A jutro, jak przyjdę z nocy, sobie odpuszczę. Będę miał 2 dni wolne, czyli jutro, jak zejdę, czwartek oraz piątek. I w piątek pojadę na rybki gdzieś. A od soboty mam 2 zmiany, więc widzicie, weekendy nie dla każdego. Tutaj ktoś był, grzyb cięty. Tutaj ktoś kopnął borowika. Więc sprawdzimy cały. Do koszyczka. I tu jest kolejny widzę. Kolejnego. Zobaczcie. Jaki grubasek, czyli tego, co ktoś kopnął albo zwierzę potrąciło, nabijemy, oraz tego grubaska. I mamy 2 sztuki i szukamy tu dalej. Prawdopodobnie pod grzybek. Nie myliłem się, tylko zobaczymy, czy jest cały. Niestety robaczywy, więc szukam dalej naszych leśnych przyjaciół, czyli borowików, w tym miejscu. Pomału, ale dokładnie. Oje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 j
I mamy dwa borowiki.
czyli widzicie, jak fajnie. Więc jest bajecznie. Bajecznie. Tniemy, tniemy. Noga robaczywa. Kapelusz zdrowy. I tutaj jest zdrowy. Tu mamy dwie sztuki. Mamy dwa, a tu chyba jest trzeci. Kawałek czapeczki. Mamy trzy. Niestety, drodzy Państwo, jest taka sytuacja, że jest godzina 11:48. Na tą chwilę mam 66 borowików, 100 nie uzbioram, czyli nie będzie w planie tego, co zaplanowałem, ze względu na to, że jakbym miał dzisiaj już wolne po nocnej zmianie, to bym uparł się i bym pochodził po tym lesie, tu, bo tu trafiają się, jak widzieliście. Tylko jest taki temat, że ja dzisiaj jeszcze idę na noc, a już jest godzina 11:48, to kilka godzin muszę się przespać, więc odpuszczam sobie, pomału wychodzę z lasu i tak mówię, cel nie osiągnięty, 66 borowików, ale jak widzicie, pełen kosz. Oprócz 66 borowików mamy borowiki cyglastoporę, dwie kanie, jednego rydza, maślaki, mamy kurki i tak mniej więcej to wygląda. Więc i tak się nachodziłem, miejsce fajne trafiłem, nikogo tu nie ma, widać, że nikt nie chodzi, pochodził, znalazłby, ale tak mówię, odpoczynek najważniejszy przed nocną zmianą, więc mówię, kończę pomału i zobaczymy po drodze co i jak. Mam na tą chwilę 19434 kroki. 20 tysięcy prawie kroków zrobiłem w lesie, więc drodzy Państwo, podgrzybek nie ma to tamto i pomału kończę i zobaczycie jeszcze po drodze, co uda mi się trafić. Więc pomału kończymy i niedługo zakończenie i tak mówię, w pytkę, nic dodać, nic ująć, pełen kosz grzybów. Setki nie ma, ale i tak jestem zadowolony z tego, co uzbierałem. Więc idziemy do wyjścia i zobaczymy, co jak. Więc kochani widzowie, 11:52, 20 tysięcy prawie kroków.
Jeszcze z 400 zrobię spokojnie, jak nie lepiej. No ale kończę. Doszłem do drogi, która... Już nie chodzę lasem, nogi mnie strasznie bolą. Strasznie bolą mnie nogi po pracy. Głodny na dodatek jestem, bo ja w pracy nigdy nie jem. Szybko przyszłem do domu, przebrałem się, nie brałem kanapek, nic. Więc na dodatek dość, że mnie nogi bolą, to jeszcze głodny jestem. Więc ominiemy tą kałużę. Więc drodzy Państwo, kończę. Kończę i tak to leciało, jak pokazałem. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, za to, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I tak to leciało. Nic dodać, nic ująć. Nowych widzów proszę o subskrypcję kanału, dzwoneczek, będą śledzić mnie na bieżąco. Oczywiście jak się podobało, łapka w górę, bo wiecie, to mnie motywuje. Jesteście, moi widzowie, kochani, najlepsi. Więc łapka w górę, żeby mnie zmotywować. I tak to leciało. Nic dodać, nic ująć. Jedziemy na Kielce. Narka. No i jeszcze jeden na zakończenie. I tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Czyli już go nabijemy ważnie, ładnie. Sześćdziesiąt siedem. I pomału wychodzimy z lasu, ale zobaczymy, czy to coś tu nie rośnie. Ale ładny jest, ładny. Już ludzi słyszę, już niedaleko wyjście. I tak to mniej więcej wygląda. 67, jak to się mówi, do wzięcia. Z tego oczywiście 30% na bank odejdzie, jak nie lepiej, ale dokładnie trzeba to w domu posprawdzać. I tak to leciało. Kochani widzowie, jeszcze raz Was żegnam do kolejnego wypadu, a to z lasu, a to z nad wody. Narka, cześć!